pierwszej części dwie wygrane, później drugiej również jeszcze jedna, w sumie trzy w sezonie, ale na igrzyskach piąte, szóste miejsce. Przypomnę, że on był także już szósty w Salt Lake City. 4 lata przed Bradulatą. I tu nie skakał w Zakopane jakoś specjalnie. Pani Szedler nie ma powodów specjalnych do zadowolenia. Niecałe 120 metrów, 119,5 metra. Oni dwukrotny były, dwukrotny mistrz olimpijski Simon Amann. Jest niesłabnąca, ale to, co zrobił na igrzyskach w Salt Lake City, niewątpliwie przecież powinno mu dawać do końca życia radość. On się bawi w skoki, stąd też wdzięczność publiczności, która lubi jego zachowania, kontakt. Tutaj 123 metry, a więc z tych ostatnio skaczących zawodników dalej zobaczymy za chwilę Austriaka Wolfganga Loitzla. Drugi był Kurszewel Loitzl. No i jest wysoko w generalnej klasyfikacji letniej Grand Prix. Austriacy w tej chwili już nawet nie martwią się tym, że jakieś problemy zdrowotne miał Morgenstern, bo jest nowy, znakomity 16-latek, Schlierenzauer, ale Loitzl jest zawodnikiem, który liczy się w drużynie. Wprawdzie na Igrzyskach Olimpijskich nie znalazł miejsca w zespole Aleksandra Poitnera, niemniej jednak on ciągle jest blisko. A za chwilę Adam Małysz. Przypomnijmy, że wygrał Predazzo, czyli zawody Val di Fiemme, był trzeci w Courchevel. Predazzo to już można powiedzieć, Adam wpadł w nawyk. Wygrywał wielokrotnie zawody w zimie Pucharu Świata, był tam dwukrotnie mistrzem świata. No i teraz to jest jego na razie w letniej Grand Prix, ostatni start, będzie przerwa, później wróci. Jednak zima jest najważniejsza. Mistrzostwa Świata w Sapporo. Lepisto chce przygotować specjalny plan. Zobaczymy, jak będzie. Pracował bardzo nad pozycją dojazdową. Poprawił. Nie było już na treningach migotania. Nart. Dobry skok. Równy, spokojny lot. Chociaż wydaje się, że jednak kiedy się trochę usztywnia podczas tej pozycji dojazdowej, nieco traci na prędkości. Teraz 93,3. A więc trochę wolniej, 127 metrów, noty 18, 18,5, 54,5 i jest piąty. Janda prowadzi 127 metrów, Kudelka 127, Damian, ale przegrywa Adam Małysz jeden punkt z prowadzącymi dwoma Czechami, Jandą, Kudelką, a więc w drugiej serii to wszystko jest do odrobienia. Teraz zobaczymy tego Gregora Schlierenzauera. Schlier, jak już o nim mówią, mistrz świata juniorów z Krań z tego roku, jest ze słynnej szkoły Stams, Kalka, właściwie oni potrafią to robić, Goldi, Morgi, Schlieri jest za lekki, ma krótsze cyfry, 3 cm narty, ale jest talent, proszę zwrócić uwagę, jak pięknie leci, tyle, że nie pociągnął, nie wykończył tego skoku, lądował bliżej i niezadowolony, chociaż trochę zaskoczony jest także widać, Aleksander Poitner, 122,5 metra. I Steyer zdecydował się na szkolenie tych zawodników, jednak tutaj w Europie Środkowej, w krajach alpejskich. Ale jest, mamy już Adama. Adam Małysz. A zatem pozostaje piątka i przypominam, tylko punkt do prowadzących dwóch Czechów, Jandy i Kołdelki.
ale przede wszystkim trzeba skoczyć teraz bardzo daleko, powyżej 128 metrów, w dobrym stylu, żeby objąć prowadzenie. I będzie daleko, jest daleko, mam nadzieję, że wystarczająco, żeby przede wszystkim wygrać z Gregorem Schlierenzauerem. Reszta później będzie się martwić, co dalej. 127, 128, czyli trafił tam, gdzie powinien. Noty 18, 18,5. I czy to da prowadzenie? Schlierenzauer miał notę 253,5, a więc jest więcej o 3,7 punktów. Zdecydowanie. No, co teraz zrobią rywale? Co a zrobią rywale? Czwórka. Ale to był udany skok, bardzo ładnie wykonany technicznie. W próbnej serii zauważyłem, że Adam popełnił drobny błąd, taki charakterystyczny dla niego. Natomiast pierwsza i druga seria wyszły dobrze, a ten skok był bardzo udany. Pierwszy od razu było widać płynność prowadzenia lotu. I z lotem, tak, dobrze z falowaniem narty. Tak, tak, ten skok teraz był zdecydowanie płynniejszy. A ładnie, płynnie wykonany skok świadczy o tym, że zawodnik to wszystko zrobił prawidłowo. No on też musi skoczyć daleko, aby wyprzedzić Adama. 129 metrów. Czy to jest realne? Dzisiaj skakali już tyle Jakobsen, Kittel. No myślę, że to był nieco krótszy skok od Adama. Anders Bordal. 126 metrów, on będzie za Adamem Małyszem na pewno i teraz pozostaje trzech. Jernej Damian za chwilę, Słoweniec. Mały z mocnym odbiciem. Ale Damian nie skakał tak dobrze w treningach, więc mam nadzieję, że nie powtórzy, że nie powtórzy tego skoku. Tak. To prawda, że on tutaj był niewidoczny. Rok Benkowicz, mistrz świata, się spisywał lepiej, ale ten drugi skok mu zupełnie nie wyszedł. Mały Schlierenzauer, jednak stary mistrz, lepszy od tego 16-latka, mistrza świata z tego roku, z lutego, z Krań. I dalej trzeci jest Bordal, a teraz Jernej Damian. No, myślę, że też za mało dla Adama. Za mało na Adama, myślę, że Adam pozostanie no przed 125,5. No na pewno za mało, przed chwilą Bordal miał 126 i było za mało, a więc 125,5, tym bardziej Mały sprowadzi. Pozostaje dwójka Czechów, za chwilę Roman Kołdelka. To jest na razie Mr. Nobody. Dość niespodziewanie tak wysoko. No, tak po cichutku myślę, że może Adamowi uda się zostać na miejscu pierwszym, chociaż tu najgroźniejszym jego rywalem będzie Janda. Kołdelka. On ma punkt przewagi, a więc nie musi skoczyć już 129, 128,5. Czy jest w stanie? Pierwszy skok był dobry, 127, ale może to był ten skok trochę skrzyżowany na arty z tyłu. No jest za Adamem, ale jest bliżej. Tak, bliżej, zdecydowanie tak bliżej. Nieźle, troszkę za bardzo zadał na arty, tak jak gdyby troszkę mu te narty podjechały. Zadanie, troszkę zbyt duży opór złapał w pierwszej fazie i potem już zabrakło tam nad tym spadem, żeby uzyskać większą odległość. No i teraz drugi mistrz. Tutaj już Adam wie, że jest drugi. Kołdelka piąty i ubiegłoroczny zwycięzca Pucharu Świata. Dwukrotny medalista z Oberstdorfu, ale przegrany na Igrzyskach Olimpijskich Jakub Janda. Pytany przez naszego reportera Macieja Błońskiego, jak będzie w tym sezonie, czy będzie rywalizował z Adamem Małyszem, powiedział: Adam jest wielki, może wygrywać, ale on przecież ma aspiracje. Nowy trener, zawsze wielka mobilizacja. Jakub Janda. Adam. Krócej Adam. Adam wygrał. Tak. Adam wygrał. A więc tradycyjnie w Zakopanem Adam Małysz jednak się nie daje. Druga wygrana. Pierwsza była w Predazzo, w tym słynnym Predazzo, gdzie przeżyliśmy chyba największą euforię, dwa złote medale. No dziś wielka radość dla tych kilkunastu tysięcy ludzi. W sezonie letnim. I obejmie prowadzenie, chociaż
on po tym konkursie dalej startować nie będzie, Hannu Lepisto. No dobry ruch był, jak widać, z Finek. Wszystko się zmieniło. Ja mam nadzieję, że ten dobry ruch to się okaże dopiero potem, przed samą zimą, ponieważ Lepisto słynie z tego, że potrafi zawodników przygotować do imprez głównych. On ma